Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza pańskiego. Za natchnieniem więc ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oto słowo Pańskie. Kto odmawia brewiarz, to wie, że te słowa Symeona, ta modlitwa jego: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, jest odmawiana zawsze na koniec dnia, w tak zwanej komplecie, czyli w tej ostatniej części liturgii godzin, w tej właśnie ostatniej godzinie liturgii godzin. Bo każdy wieczór przypomina nam o śmierci. Jak wiemy z Ewangelii, śmierć nie jest końcem życia, tylko jest zaśnięciem. Pamiętamy, że kiedyś, jak zmarła mała dziewczynka, powiedziano Panu Jezusowi, poproszono, że może by jakoś ją, może ją wskrzesił, to on powiedział, że przecież ona zasnęła. Ludzie się z tego śmiali, ale okazało się to prawdą, bo śmierć oczywiście jest zaśnięciem. Dlatego zawsze, kiedy zasypiamy, to możemy, myślę, że warto wtedy przypominać sobie o tym, że przyjdzie śmierć. I tu wcale nie chodzi o to, że w czasie snu można zasnąć. Myślę, że i tak jednak większość ludzi umiera nie w czasie snu, choć wielu i w ten sposób umiera w czasie snu. Ale na pewno sen jest takim właśnie choćby symbolem, zapowiedzią naszej śmierci. I dlatego właśnie wieczorem w liturgii godzin odmawiamy ten hymn, który wypowiedział, tę modlitwę, którą wypowiedział Symeon, bo ona właśnie mówi o jego śmierci. Pozwól odejść słudze Twemu w pokoju. No myślę, że można rozumieć, należy rozumieć jako właśnie: teraz już mogę umrzeć. I taka jest prawda, moi drodzy. My po tym, jak zobaczyliśmy zbawienie,
jak nasze oczy ujrzały zbawienie, to już możemy umierać. Nie na zasadzie, że to już jest koniec świata, nie? Już nic, tylko żyć, już pora umierać, nie? Bo się nie da na tym świecie żyć. Wręcz przeciwnie właśnie. Nie? Teraz już właściwie spełniło się wszystko w moim życiu. Dokonało się wszystko, po co warto było żyć. Dla wielu powodów warto żyć na świecie. Ja absolutnie nie chcę negować, nie? Tego wszystkiego, co my robimy, pracy dla innych, rodziny, które zakładamy, no cokolwiek. Świetnie, to jest wszystko fajne i róbmy to. Ale jest jedna rzecz, dla której warto żyć ponad wszystko. Tą rzeczą jest właśnie ujrzenie zbawienia, doświadczenie zbawienia, poznanie zbawienia. Nie ma wspanialszej rzeczy, która może się człowiekowi przytrafić na świecie, żyjąc, kiedy żyje na tym świecie, w tym życiu. Nie może nam się przytrafić nic wspanialszego, nic cudowniejszego. Nie możemy odnieść, nie wiem, większego sukcesu w życiu, jeżeli nam na sukcesach zależy. Jak właśnie poznać zbawienie? Bo kiedy poznajemy zbawienie, to właściwie nie ma już dla nas zła. Oczywiście zło sobie istnieje, ale dla nas ono już jakby nie istnieje, bo ono jest pokonane. Zła szeroko rozumianego. Nie ma już cierpienia, chociaż ono jeszcze trwa. Nie ma już grzechu, chociaż on jeszcze trwa. Zło zostało pokonane. I chociaż jeszcze w pełni tego zbawienia nie doświadczamy, ale przez samo poznanie zbawienia wszystko zmienia w ogóle swój wygląd. Wszystko zmienia swój wygląd. Jakby po prostu cała rzeczywistość ma nowe oblicze. Każdy człowiek ma nowe oblicze. Nagle w każdym człowieku widzimy kogoś cennego, kogoś wspaniałego. Nade wszystko w sobie widzimy. Nawet nie potrafimy się sobą, nie wiem, brzydzić, mieć do siebie jakieś żale, pretensje. Oczywiście potrafimy jak najbardziej żałować za grzechy. Ale nie ma w tym żadnego osądu, nie ma w tym takiego poczucia winy, tylko jest po prostu zwykła refleksja nad moim postępowaniem, ukierunkowana na zmianę, na nawrócenie. I tak dalej. Można by tutaj długo opowiadać, jak wiele zmienia się w naszym życiu wtedy, kiedy poznajemy zbawienie, kiedy poznajemy, że jesteśmy zbawieni. O tym jest ta piękna modlitwa Symeona. O tym mówi ten człowiek, jego życie. A właściwie pewnie jego śmierć. Nie mamy nic napisane o jego śmierci, ale on pewnie niedługo potem zmarł. Wszak był już też starszym człowiekiem. I Symeon, jeszcze jedna rzecz, może zwróćmy uwagę na, zatrzymajmy się jeszcze przy jednej rzeczy króciutko. Powiedział, że jego oczy ujrzały światło.
Właśnie, kiedy widzimy zbawienie, widzimy światło. I to światło, tym światłem jest Chrystus. Chrystus, który jest nowym przykazaniem. Tak jak to mówi Jan Apostoł w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w nim i w was, ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość. Właśnie czasem się tak może pytamy, siebie zastanawiamy, jakie są przykazania, czy ja przestrzegam wszystkie przykazania, w jakim stopniu je przestrzegam. I tutaj jest właśnie odpowiedź. Dla nas chrześcijan istnieje właściwie tylko jedno przykazanie. Tym przykazaniem jest Chrystus. On. Bo tym jedynym przykazaniem, którym my chrześcijanie właściwie chcemy się w życiu kierować, to jest przykazanie: miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Dlatego tym przykazaniem jest po prostu On. Chcemy być w Niego zapatrzeni i być takim jak On. No i tutaj myślę, że od razu każdy z nas widzi, że tego przykazania nie przestrzega w pełni. Tak, to jest niemożliwe. Ale uczmy się przestrzegać to przykazanie przez poznawanie Chrystusa, przez otwieranie oczu na to światło, którym jest On. On jest światłem, które rozświetla właśnie całą rzeczywistość, sprawiając, że nie ma już żadnego mroku, nie ma właśnie tego zła, o którym mówiłem, chociaż ono dalej istnieje, ale już nie jest mrokiem. I On jest tym światłem, które nam po prostu zawsze podpowiada, pokazuje, jak postąpić, czyli dokąd iść. Kiedy jest ciemność, łatwo jest zgubić drogę. Kiedy jest jasno, łatwo jest tę drogę znaleźć. Tak więc zbliżajmy się do Chrystusa. Tak jak sobie mówiliśmy w święta, co z tego, że Chrystus narodził się w żłobie, jeśli nie narodzi się w tobie? Niech Chrystus rodzi się co dzień w nas. A wtedy będzie w naszym życiu dużo światła, a wraz ze światłem będzie takie poczucie, że mam, chociaż wiele rzeczy mi się w życiu nie udało, nie spełniło się wiele marzeń, ale mam to, dlaczego warto było żyć.